Cześć kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was film o bullet journalu, ale taki trochę nietypowy. Chciałabym zacząć od tego, aby opowiedzieć Wam i pokazać moje bullet journale od samego początku, bo zaczęłam pracować z tą metodą planowania organizacji już na początku roku i chciałabym Wam pokazać właśnie, jak ten planer ewoluował, co się zmieniało, jak jest teraz, jakie mam plany na przyszłość. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam. Moja przygoda z bullet journalem zaczęła się na początku roku od takiego zwykłego notesu w linie. Kupiłam go w TK Maxie za 20 kilka złotych, ale w ogóle nie kupiłam go z przeznaczeniem takim bullet journalowym, tylko chciałam tu sobie w ogóle zapisywać takie różne plany, projekty, pomysły. Więc pierwsze strony są związane z noworocznymi postanowieniami. I ja w ogóle zaczęłam bullet journal nie jako planer, a zbiór kolekcji, czyli takich list najróżniejszych rzeczy, które pomagają nam uporządkować różne sprawy w życiu. Więc miałam tu na przykład kolekcję z podcastami, z miejscami, które chciałabym odwiedzić, z książkami do przeczytania, z filmami, z przepisami. Widzicie, dużo tego było. Była wishlista, była mała lista pomysłów na prezenty, dwie kolekcje związane z blogiem, z YouTube'em, z Facebookiem, z moją grupą Project Life'ową, z mediami społecznościowymi, z firmą. Jak widzicie, było tego całkiem sporo. No i to było takie moje pierwsze spotkanie właśnie z tym całym pomysłem na bullet journal, na kolekcję. To coś, od czego zaczęłam. Później każdego miesiąca prowadziłam właśnie też taki spis moich celi i próbowałam tego habit trackera. Jak widzicie, wielki sukces, 10 dni uzupełnione, super. To były moje pierwsze próby robienia tego gratitude log i moje statystyki blogowe, różne dalsze blogowe pomysły. Tu już taka rozpiska właśnie z lutego, też jakiś inny sposób zapisania tych goli, również próba gratitude loga. A tutaj książki, które przeczytałam w 2016 roku. Jak widzicie, taki spory miszmasz tego wszystkiego. Testowanie, co się sprawdzi, a co nie. Tutaj zaczęłam robić to coś, co nazywa się Highlight of the Day. To kontynuuję w swoim obecnym bullet journalu. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Podcasty, których słuchałam, webinary. Tu kwiecień, tu już mój habit tracker był na oddzielnej kartce. Nie wiem, tak było mi jakoś łatwiej. No i w kwietniu skończyłam korzystać z tego notesu. Ja na pewno jeszcze do niego wrócę, będę sobie tu zapisywać jakieś różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, w tym notesie były same kolekcje i takie bardziej generalne rzeczy, a ja do końca kwietnia korzystałam z tego planera od Aliny z bloga Design Your Life, z organizacją Od Zaraz jest ten notes z firmy Aliny. No i korzystałam sobie z tego planera jako bardziej takie kalendarzowe, to było moje narzędzie. Też byłam z niego bardzo zadowolona. Ale w pewnym momencie zauważyłam, że zaczęło mi się robić w nim po prostu trochę ciasno. Jak przybywało mi obowiązków i różnych rzeczy do zrobienia, to te rozpiski z godzinami na każdy dzień, no okazało się, że nie starcza mi w nich tak naprawdę miejsca i szukałam jakiegoś systemu takiego bardziej elastycznego dla mnie. No poza tym też tak, jak widzicie, te pozostałe strony zostawały puste, ale i tak korzystałam z niego do końca. Tutaj, dopóki go nie zapisałam do końca kwietnia, a od maja przerzuciłam się do swojego bullet journala, z którego korzystam do dzisiaj. Postanowiłam, że notes, z którego będę korzystać, prowadząc bullet journal, to będzie ten najbardziej popularny na YouTubie i zwłaszcza na tym amerykańskim YouTubie. Teraz uwaga, jeśli to dobrze wymówię. Leuchtturm. Kasia z bloga Zenia próbowała mi kiedyś powiedzieć, jak to się wymawia po niemiecku, ale niestety nie zapamiętałam. I teraz tak, ja wiem, że dużo osób mówi, że ten notes jest na początek drogi, że sporo kosztuje, że nie wydacie tyle na notes. Oczywiście, co kto może, na co kogo stać, tak? Tylko ja powiem tak, ten notes jest naprawdę porządny. Ja z niego korzystam od maja, teraz jest koniec września i tak jak widzicie, no nie ma na nim zbytnio śladów użytkowania, a prowadząc bullet journal dość systematycznie, tak naprawdę jestem w jego połowie. Więc ten wydatek 40 kilku złotych, biorąc pod uwagę, że jest to rzecz, z której korzystam codziennie i na której estetyce i jakości mi zależy,
i korzystam z niej już przez 3 miesiące i jeszcze kolejne 3 miesiące będę z niej korzystać co najmniej, no to nie jest dla mnie taka wielka kwota, ale tak jak mówię, każdy ma inne możliwości i notesów do bullet journala można znaleźć na pęczki. I teraz pokażę Wam, tak w skrócie, od maja do teraz, jak wyglądał ten mój bullet journal, co się w nim działo, co się w nim zmieniało. Na początku tego notesu są gotowe strony z indeksem. Jak widzicie, indeks to nie jest coś, co u mnie zaskoczyło, bo skończyłam dość szybko i mam te strony puste. Później na początku mam swoją checklistę blogową i to są rzeczy, które chciałabym robić codziennie, co tydzień i co miesiąc i są one jakoś związane z blogiem, z mediami społecznościowymi. I po tych stronach mam już pierwszą swoją rozpiskę majową. Tutaj jest mój kalendarz na maj. Podzieliłam go sobie tak, że są rzeczy związane z czasem, z jakimiś konkretnymi godzinami. Są moje posty blogowe, deadline'y i jakieś moje rzeczy, które muszę zrealizować w określonym czasie, różne notatki. Tutaj moje małe cele na maj i rozpisane już na ich podstawie projekty. Jest MyLog, czyli takie miejsce, w którym piszę sobie codziennie po jednym zdaniu, co się wydarzyło. Jest kolejna próba habit trackera, którą sobie już nazwałam po swojemu dobre nawyki. Jak widzicie, znowu jest to mój taki total fail. Jest Gratitude Log, również po polsku, dziękuję za. I tutaj każdego dnia wpisałam sobie dwie rzeczy, za które jestem wdzięczna. To jest coś, co kontynuuję i takie ćwiczenie wdzięczności je po prostu uwielbiam. Tu jest kolejny fail, czyli Plan With Me Challenge. Udało mi się zrealizować 2 dni z 31, sukces. To miały być rysunki, nie muszę mówić, że jest to fail. Tu już są te majowe, pierwszy tydzień maja, to była moja rozpiska tygodniowa. Znowu dni tygodnia, godziny, deadline'y, projekty z 4 kategorii. Tu był blog, firma, osobiste i domowe. I pierwsze kroki w każdej z tych kategorii, co powinnam zrobić, żeby z projektem ruszyć. A tu już codzienne listy rzeczy, zadań do zrobienia. Tak jak Wam mówiłam, tutaj mam już zdecydowanie dużo więcej miejsca, bo jeśli potrzebuję całą stronę sobie zapisać, mogę zapisać całą stronę. Jeżeli nic nie robię danego dnia, nic nie muszę zapisywać, super elastycznie. Tu mam takie zaklejone strony, jak widzicie, są takie moje bohomazy, jakieś burze mózgów, które mnie irytowały, więc je zakleiłam. I tu jest mój pierwszy, druga tygodniowa rozpiska. Pierwsza była taka, a drugą zmieniłam sobie w tą stronę. I to jest taka baza, z której zmieniam ją na różne sposoby, ale korzystam do dzisiaj. Kolejna rozpiska zadań dziennych, kolejna tygodniowa. Tak jak widzicie, tu mam rzeczy priorytetowe, rzeczy do zrobienia, mój Tiger Time, projekty, kolejny tydzień. To po prostu ciągle się zmieniało i ewoluowało. Tu jakieś inne rzeczy i rozpiska czerwcowa. Znowu narysowałam, rozpisałam, ale nie wypełniłam tego do końca. Znowu jakaś burza mózgów. I to, co Wam mówiłam, że się tego trzymam, czyli te codzienne zapiski i mój dziękuję za strony. Moje strony dziękuję za. Kolejne rozpiski tygodniowe i codzienne listy rzeczy do zrobienia. Jak widzicie, ten układ trochę ewoluuje, zmienia się. Mi to się tak naprawdę bardzo podoba, że mogę kombinować i na różne sposoby sobie ten układ dostosowywać do tego, na czym mi akurat zależy. Tu są strony związane z moim kursem online, projekt Lato. I kolejne już czerwcowe zadania, lipiec. I tak, i tutaj już wchodzimy w lipiec, znowu cele, projekty, rzeczy związane z firmą, ten sam układ kalendarza, trzymałam się go przez kilka miesięcy, log i dziękuję za. Tutaj pierwszy chyba tak porządnie wypełniony habit tracker, naprawdę byłam z siebie mega dumna. No i tak, jak widzicie, ten system cały czas kontynuuje w podobny sposób. Tutaj wydaje mi się, że w ogóle był taki myk, że zaczęłam ten tydzień, dniówki, i kolejny tydzień już nie robiłam rozpiski tygodniowej, tylko kontynuowałam dniówki. Bardzo mi się to podoba, bo nie ma takiego szablonu, który muszę uzupełniać. Mogę naprawdę korzystać z tego systemu bullet journal tak, jak mi się to akurat podoba i realizować to, co potrzebuję. I tutaj kończy się lipiec, tutaj mam taśmą zaznaczony początek sierpnia i pokażę Wam, co się zmieniło, bo naprawdę pomaga mi to w blogowaniu i w pracy. Kalendarz został ten sam, czyli mam kalendarz związany z datami i z terminami, mam swój kalendarz postów blogowych i różne deadline'y, którymi muszę się tam zająć i muszę o nich pamiętać. A na tej stronie zrobiłam sobie rozpiskę związaną z blogiem i mediami społecznościowymi.
Jeśli śledzicie mój fanpage na Facebooku, to wiecie, że pojawiają się tam aktualizacje 2 razy dziennie i ja je sobie zaczęłam planować tutaj w Bullet Journalu, co świetnie przełożyło się na zasięgi i na statystyki, zarówno na blogu, jak i na Facebooku. Kolejny krok to był Instagram, próbowałam ze Snapchatem, jak widzicie te dwie nie wdały mi się już tak dobrze, ale tutaj był pierwszy szkic również w mojej grupie na Facebooku, w mojej grupie o Project Life. Zaplanowałam sobie tam wszystko z miesięcznym wyprzedzeniem i to też był strzał w dziesiątkę dla mnie. Później miałam stronę z moimi małymi celami na sierpień. Znacie je z bloga pewnie i tak samo miałam wszystko rozpisane i dodatkowo na przykład jeśli miałam zadanie, że będę słuchać podcastów w wyzwaniu podcastowym w sierpniu, to również zapisywałam sobie, których podcastów słuchałam. Tutaj kolejny dobrze wypełniony habit tracker, kolejny codziennik, kolejne dziękuję za, no i dalej strony z zadaniami na każdy miesiąc i moje dniówki, czyli te zadania codzienne, teraz już wyglądają mniej więcej tak. Nadal mogę sobie rozpisywać wszystko, mam tyle miejsca ile chcę, ale zamiast przepisywać niezrealizowane zadania, załóżmy z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, zaczęłam korzystać z kolorów. I tak jak widzicie, tu sobie pomalowałam poniedziałkowe listki na niebiesko i wszystkie wykreślone rzeczy na niebiesko udało mi się zrobić w poniedziałek. Później wtorek był zielony i te rzeczy, które musiałam zrobić z wtorku, z poniedziałku, a nie udało mi się ich skończyć, a były dla mnie ważne, robiłam we wtorek, tylko wykreśliłam je na zielono. Jeśli chcecie taki bardziej szczegółowy film o tym, jak korzystam z kolorów i w jaki sposób sprawiam, że ta lista rzeczy do zrobienia nie dubluje się, czyli nie mam na przykład przez cały tydzień zaplanować Project Life lipiec, nie udało się w poniedziałek, to wpiszę we wtorek, potem w środę, w czwartek. Jeśli chcecie bardziej szczegółowe informacje na ten temat, dajcie znać w komentarzach, to mogę przygotować kolejny film o tym. No i dalej są sierpniowe strony. Sierpień, tutaj w ogóle nie wiem, co się wydarzyło, taki golas, tabelka. I tu już końcówka sierpnia i przeskakujemy sobie do września. Jak widzicie, ten rozpiska wrześniowa z lewej jest ta sama, tutaj jest już dużo lepiej. Mam też zaplanowany Facebook, grupę Project Life'ową, Instagram i grupę związaną ze kursem, ale ją sobie przerzuciłam później dalej, chciałam mieć więcej miejsca. Również małe cele, tutaj takie luźne notatki związane z planerem, habit tracker. Tą część wakacyjną sobie odpuściłam, bo od 5 do 20 września byliśmy na wyjeździe i po prostu nie śledziłam tych nawyków. Resztę cały czas uzupełniam, tak samo te dwie strony. Tu jest nowa tabelka z postami blogowymi, też wyjazd mi to trochę pokrzyżował plany. I zdjęcia, które mam do zrobienia. Tutaj są takie trochę schowane wrześniowe sprawy firmowe. Lista rzeczy do zrobienia przed wyjazdem. Zamiast rozpisywać dniówki, po prostu zrobiłam sobie taką główną listę rzeczy do zrobienia. No i tutaj już mam podsumowanie kursu i rzeczy związane z kursem. No i teraz już wrzesień. Tak jak Wam mówiłam, to co ten system wykreślania. I tu jest ostatnia strona na wrzesień. Ostatni ten plan tygodniowy. Jeszcze go nie wykończyłam, to jest taki szkic. No i tu już przeskoczymy do października. Jeśli chcecie zobaczyć takie wideo planowania kolejnego miesiąca, to dajcie znać, chętnie je dla Was przygotuję. Jeszcze na końcu bullet journala, tutaj na ostatnich stronach, ułożyłam sobie swoje kolekcje, czyli takie rzeczy, które uzupełniam, statystyki, jakieś rzeczy firmowe, związane z blogiem, moja wishlista, ulubieńcy, którymi chciałabym się z Wami podzielić, miejscówki w Warszawie i nie tylko, które chcemy odwiedzić, filmy do obejrzenia, książki do przeczytania, jakieś inne inspiracje, tutaj jakiś szkic menu. No i dużo osób prowadzi te kolekcje, te listy różnych rzeczy pomiędzy poszczególnymi dniówkami, czyli po prostu jeśli na przykład przyjdzie mi ochota, żeby tu sobie wpisać jakąś kolekcję, to to robię. Mi to dość przeszkadzało, ja nie chciałam mieć takiego chaosu, chciałam, żeby ta część kalendarzowa była w jednym miejscu, ta część z planerem, z zadaniami, a część z kolekcjami w drugim. I wydaje mi się, że tak naprawdę po tych 3 miesiącach, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, po 4 miesiącach korzystania z bullet journala znalazłam sposób na to, jak go uporządkować. I to będzie kolejny film, kolejny post na blogu, też szczegóły zdradzę Wam już niedługo, ale lada moment
Mój bullet journal będzie w tym błękitnym notesie oraz w tym planerze polskiej firmy. Planer pochodzi od firmy Projekt Planner. Podlinkuję Wam namiary na dole. Jest to planer formatu A5. Jest skórzany i co jest super, wkład jest gładki. To są gładkie strony z nadrukowanymi kropeczkami. Są śnieżno-białe, są naprawdę śliczne, nic mi przez nie nie przebija. I zaczęłam już sobie dzielić te treści z bullet journala tego tradycyjnego i z tego, także będę prowadzić je dość równolegle. Chciałabym, żeby ten planer był takim moim codziennym towarzyszem, a ten będzie na biurku i będę z niego korzystać trochę rzadziej, może raz w tygodniu, raz na kilka dni, ale za to będzie w nim wszystko. Będą cele, będą plany na dalszą przyszłość, będą rzeczy do zrobienia, będą notatki na przykład tutaj z podcastów czy z webinarów, tu już sobie zaczęłam nawet notować. Będą notatki z mojego masterminda blogowego, będą plany posiłków, będą wyniki badań, ponieważ też teraz muszę zacząć dbać o badania częściej. Będą postępy związane z wagą. Wszystko to będzie w tym planerze. On jeszcze jest nieskończony, ale już niedługo pokażę Wam kolejną jego odsłonę. A jeśli chcielibyście też skorzystać z takiego, jeśli system notesu podoba Wam się mniej, chcielibyście wykorzystać taki planer z kółeczkami, gdzie można przykładać strony, wszystkie linki zostawię Wam na dole. Więc to tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie mi, czy korzystacie z bullet journala, czy wybieracie tradycyjne organizery, planery, co lubicie. I jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie, aby zostawić kciuki do góry. Subskrybujcie kanał po to, aby być na bieżąco.